Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Zaptyje i przechodzenia rozdziału Kawala. A kogo nie, to z przechodzenia rozdziału Kawala z gry Zaptyje. I zgodnie z obietnicą, mija tydzień od ostatniego odcinka. Nie to co w zeszłym roku, gdzie ostatecznie zdecydowałem się wypuszczać to wszystko nieregularnie z dnia na dzień, bądź i nawet też... Bądź i nawet też... No, co kilka dni, albo codziennie. No, trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek. Tak czy owak... Powiedzmy, że wprowadzeniu, odcinku wprowadzeniowym i nie licząc zapowiedzi, która jest odcinkiem zerowym, skończyła się muzyczka, nie licząc odcinka zerowego, po wprowadzeniu do świata kolejnego prequelowego rozdziału gry Zaptyje, czas wreszcie wykonać w nim jakąś misję fabularną. Ale zanim to zrobimy, pozwolę sobie zmienić ustawienia grafiki na szybką, aby niepotrzebnie gra za bardzo nie ścinała. A zatem ruszamy. A wszystkich innych informacji dowiecie się już, kiedy wejdziemy do świata gry. No i dobra, witam was bardzo serdecznie w Kawali, kolejnym naszym dniu jej zwiedzania. Tutaj właśnie mamy swoją bazę wypadową, w której nasz Salman, ojciec głównego bohatera właściwie fabuły, oraz jego brat Avni i paru innych osób, Orhan, czy Kazan Fer, mają przyjemność właśnie stacjonować w tym oto tutaj właśnie mieście, który niestety, jak zapewne wiemy z właściwej woły, jego brat Avni przejął tę miejscowość w wyniku zdrady i zostania przekomarzonym przez jakby w sumie nie patrzeć. No, bandytów, którzy zaatakowali Kawalę i niespodziewanie tak wszystko szybko się to wszystko działo. No nic. W każdym razie teraz wejdźmy do budynku, bo jak zapewne widzicie również na mapie, odblokowała się misja fabularna wreszcie jakaś kolejna. Oczywiście mamy nasz siedmiopociskowiec. No i co my tu mamy? Corner, róg. Karawana komit... członków komitu... dostarcza broni i amunicję dla rebeliantów w Rumelii. Nowa lokacja. Dostarczająca bronię i amunicję rebeliantom w Rumelii została doprowadzona do Koziego Rogu w Inie, na kawalce wsi. Nie pozwól im uciec. Tak więc lecimy. No przecież wyłączyłem reklamę! No tak, przy okazji zapraszam was na przypadkowy całkowicie gameplay. Ciach! Nie, wróć do gry. No i dobra, lądujemy na koniu. No i co tu się dzieje? Lądujemy w otwartym i szczerym polu, na wsi właśnie w Rumali. O kurde! Nie pozwól im uciec. Okay.
Lepiej się ukryć! Nie ma takiego zachodzenia! Czemu ja zmieniałem? Niestety... No! A! Nie ma! No! Jaj! No przecież co, to jest wstyd tak przedwcześnie zginąć. Dobra, jeszcze raz. Tym razem jako, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Jeszcze raz. Wjeżdżam prosto w kunstotus. Rzucanie nożami w zwolnionym tempie. Atakować wręcz, bo cały czas spadam. Oj, coś czuję, że nie obejdzie się bez montowania. Tak tylko przynajmniej podejrzewam. No już. Przepraszam serdecznie, ale niestety obowiązki domowe wysywały. To było niezłe, co teraz robię. Dobrze, koledzy. No. Gdzie? A masz w łeb. No, dość szybko
przestają się interesować moimi kolegami, a zaczynają mną. Ja to wycinam z kolei, tak to w montażu później komputerowym załatwię wszystko. No ale to tam, raz kozia śmiga. Albo wiecie co, może raczej nie. Dobra, jeszcze raz. Ja sobie wkażę, nie pozwolę dmuchać, oj nie pozwolę. Ale żeby tylko jeszcze nie wyszło tak naprawdę. Leżeć. Tak się po prostu nie da. Nie odczuwam ewidentnie satysfakcji z tego, w jaki sposób ja tę misję przechodzę. A bardzo bym chciał ją przejść tak z jajem porządnie. Ja przepraszam bardzo. Dobra, więc jeszcze raz. A teraz to zabijcie mnie, mam to gdzieś. Jeszcze jakąś gwiazdę zrobię. Dajcie mi apteczkę! Okej, chyba już rozumiem, na czym to polega. Że ta karoca prędzej czy później, no stąd wyjedzie. Więc nie ma tam nawet co niepotrzebnie wchodzić. Wow! Zostałem zabity przez uciekający powóz. Nie no, super. No dobra, czekam teraz cierpliwie na... Ja to nie zauważyłem. Czekam teraz cierpliwie na to, aż ten powód będzie wyjeżdżać, kurde! Jazda! Nie pozwolę wam uciec! Po rozdrożach dróg jedziecie, co? No. A tam co się dzieje?
Ten koń już dawno zdjął ze swojej pryczy. A to tymczasem dzieje się... Nie udało nam się uciec stąd karawanem, to w takim razie was pokonamy, zabiję! Oficer nie żyje? Nie no, po prostu świetnie. Dobra, rozegramy to jeszcze raz. Epickie! Nie powiecie, że nie, jeżeli w ogóle to widzieliście. Tak, widzieliście to. No i jeszcze jakieś tam zgłoszenia o spamie. Nie! Yeah!
litościowej, nie ma litościowej, nie ma! Ja przez drugi czas nie mogę zrobić samego niepokoju. No bez jaj! Thank you.
Jeżeli teraz umrę w tej misji, to ja nie wiem, co sobie zrobię. Co tam? Jakim cudem go nie zastrzeliłem? Przecież on wystawiał... Wystawiał cały swój łeb. Dosłownie wystawiał swój łeb przez tę skrzynię, no. Dobra, widzę się z wami i już w momencie, kiedy uda mi się dotrzeć do tego zadania z zabezpieczeniem amunicji. No i uciec ci nie pozwolę. Amunicję. To wszyscy? Nie, jeszcze jeden jest. Gość. No już. No i to by było wszystko. Wreszcie. To była prawdziwa męczarnia. Granica Kawali, odpust granicy Kawali, dom Paszy. Oho. A co to jest za zawiązanie fabularne, co? O proszę bardzo, nasz główny bohater właściwie to była oraz żona. Pewnie się uda się do domu, tak?
To jest, że niby osobne mieszkanie mamusi, żony i syna. Ekspozycja fabularna, moi drodzy. Okej. No muszę przyznać, że jest co najmniej nieźle. Także ukończyliśmy. Ja przepraszam bardzo pierwszą misję popularną z tego rozdziału. Orhan. I jest to konkretnie tutaj, właśnie w tym środowisku pseudo baselowym, rzekowym. Dobrze, moi ludzie. Pocisku ze swojego rewolweru. No właśnie, jakiś tam węglowe z jeziorem na środku i akurat za jakiś zabójca się tam na mnie cali. Poczynaj na dłużników. No i dobra, co o czym chciałem powiedzieć w tym gameplayu takiego osobistego? Że no właśnie. Te rzeczy, skoro na mnie przyjemność przyjemność. Dokonywać podczas swojego ponownego osobistego, ponownego przychodzenia za Ptiję. Wątpliwie mamy to wypaliło, chociaż wtedy no byłem świadomy, że przecież można kupować sobie w każdym momencie już No, oczywiście tym razem nie było misji czysto skradunkowej, ale za to, no właśnie. Jesteście aresztowani. Parę razy się popisać swoimi skradankowymi umiejętnościami, no przede wszystkim w Assassin's Creed Identity, to jednak wątpiłbym, aby to jednak też, no w Zaptie, szkoda, że nie wykorzystałem tego potencjału do końca. I musieliście oglądać jakieś dziwne rzeczy, chociaż na ogrom, że paru przeciwników nie nagrywało mi się, przynajmniej podczas strony, bo to w momencie, kiedy się w ogóle nie patrzyli, no metodą czekając na nich, aż zajdą za róg i wtedy walną z kody. No i dobra, ja tymczasem wracam. No i dobra, ja wracam do bazy, a tymczasem ten. Pozwólcie sobie, że zakończę ten odcinek. Wyczynicie w kolejnym
fabularne sprawami. No i to tyle. I jeszcze raz przypominam o swoim niezbyt wyrafinowanym talencie skradankowym z powodu nagrywania rozgrywki. I mam nadzieję... No, wiecie jak to czasem bywa. Sarge na przykład nie ma z tym problemu. Mu i inni, ale ja jakoś mam dziwne odczucie stresu. Chociaż tak naprawdę było to też zobowiązane z tym, że nie byłem jeszcze wtedy 100% tak świadomy, jak działają mechanika może w tej grze. Po prostu można kupić, a ja zrobiłem coś takiego dopiero po tego gry. Czyli oglądali tę serię moją na kanale, dobrze widzę, o czym mówię. No a tak czy owak, pozwólcie teraz, że się oddelegowuję. Sam mam już jedzie do swojej bazy, wraca z tymi, jak żeby mi nie zamierzali, brata Armin. A tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia za tydzień.